Witajcie, robię właśnie tego sprintera czerwonego i tak mnie tchnęło, żeby nagrać taki fajny poradnik amatorskiego blacharstwa. To będzie bardzo dobry poradnik, wydaje mi się, że to będzie jeden z najlepszych poradników, jaki można znaleźć w internecie. A dlaczego? Bo będzie oparty o test czasu tak zwany. Tutaj w tym busie były robione trzy, można powiedzieć, ponad trzy naprawy blacharskie, każda robiona inaczej. Przez innych blacharzy. Oczywiście ja tutaj się nie mam zamiaru śmiać z tej naprawy, bo ja też nie jestem jakiś, wiecie, nie wiadomo jaki blacharz, też amator. A poza tym, no, ktoś, kto naprawia takie stare spintery, też nie może się spodziewać jakości na przykład Total Shade, prawda? To jest logiczne, ale zawsze trzeba mieć jakieś tam, powiedzmy, no, poczucie takiej uczciwości i w miarę dobrze robić. Może przejdziemy najpierw do tyłu. Tutaj, jak wiadomo, jest dużo różnych jakichś urosło odnośnie blacharstwa tam przekonań, jak należy wszystko spawać, jak trzeba konserwować, czy zakładki chuje, muje, wiecie to. No to jest tysiące różnych tutaj opinii, tysiące różnych, wiadomo, każdy blacharz ma swoje jakieś tam, nazwijmy to, sekrety, sztuczki, techniki, których używa. Ja wam pokażę tutaj, no, jak były naprawiane, jak ten samochód był naprawiany. On był naprawiany, tu policzyłem, ze trzy razy, trzy różne style naprawy. No i każda ma swoje tam, nazwijmy to, wady i zalety, ale wszystkie mają jedną cechę wspólną. Po prostu czas minął, nie wiem ile, 2 lata, 3, 4, może rok. No na pewno były naprawiane i po prostu czas pokazał wszystko. A tutaj może przejdźmy do drzwi. Tutaj mamy drzwi tylne i była wymieniana. Może tak nie widać w ogóle od. To są tylne drzwi. Mamy tylne drzwi, była wymieniana tutaj reperaturka. To było ponadto to przetłoczenie. Widzimy tutaj pęknięcie. Wiadomo, drzwi jak się otwiera, zamyka, one pracują i jest. No i powstało pęknięcie. Już wam poczekać chwileczkę. Wezmę sobie jakiś przybór. O, no, śrubokręt. Patrzcie, tutaj przejdziemy do środka. Tutaj było tak zrobione. Blacha oryginalna, obcięta, na to nałożona. Tutaj widzimy, mamy nakładeczkę, na to nałożona blacha i przyheftowana. I teraz widzimy, tam nie było. Raz, dwa, trzy. No i tak co 4-5 cm taki hefcik, na przykład o ten nie trafi, tutaj w ogóle nie ma heftu. No i co? To widać od razu, że to jest za mało. Za mało jest tego spawu. Za mało spawu i po prostu przy ostrych tutaj szarpaniach się z drzwiami, no, popękało. Tutaj widzimy, popękało. Wchodzi już numer dwa. Na pewno też opatrzcie, jak popękała szpachla. Na pewno, o, widzicie, jak ładnie odpada? Znakiem tego, że nie było dobrze wyszlifowane przed położeniem szpachli. Chodzi mi o zmatowanie. O. Odpada bez żadnego problemu. Tutaj, jak już zaczęło pękać, to od wewnątrz, jak padał deszcz, to zaczęło, wiecie, woda leci do dołu, wpadać w te mikroszczelinki. No i tu mamy rdze. Także widzicie, jak to jest. No widzicie, jak to jest zrobione. Czyli na pewno trzeba, jak coś. Jak już robicie takie zakładki, to jest najprostsze. Nakładamy blachę, a tą nierówność, no, szpachlujemy. Tylko co? Trzeba oczywiście dać więcej, no, gęściej. Gęściej trzeba to po prostu poheftować, żeby ta blacha miała jakąś wytrzymałość, bo tak to nam popęka. I dobrze tą szpachlę trzeba też, powierzchnia musi być dobrze zmatowana przed szpachlą. Tutaj też była wymieniana ta reperaturka. Widzicie, jest tu pospawane. Ja będę miał tu trochę roboty, bo trzeba będzie cały płat zmienić. Już widzę, jakiś imbecyl tutaj pospawał, zamiast zaklepać, to on to tutaj wszędzie pospawał. A ja będę musiał się męczyć i to teraz wszystko odzyskać. No ale nic. No także widzicie, tuż. No i tu też ktoś zabezpieczył od środka. Widzicie, pędzelkiem coś tam, jakąś farbą, nie wiem co to jest. Zabezpieczył, ale patrzcie, nic nie było zmatowane.
to się nic nie trzyma. No, no to widzisz, tylko tak sobie maźną pędzlem i to... to wszystko. Dobra, przechodzimy dalej. To była jedna naprawa. Tutaj było wymieniane też, widzimy... Czekajcie, tam trochę więcej światła. Cały... Tam mamy drzwi. Drzwi i cały ten taki... Te panele były wymieniane. Tu na tą wysokość. Było to tak zrobione, że była duża zakładka. Dana była duża zakładka i nie chciało im się już obcinać tej blachy, także zostawili taką, takie, powiedzmy, zakładkę. Patrzcie, o, to jest, to ma chyba z 5-6 cm. Tu na dole chyba jest poheftowane tylko. Wydaje mi się, że tam jest tylko heftnięte. A tutaj całej długości jest, jest po prostu szpara. Tutaj dane jest jakaś, ktoś też farbą jakoś pomalował, czy to jakiś biteks nawet jest, nie wiem co to jest. Ale, wiecie, w busach, jak się woda skrapla, ona sobie tutaj fajnie wchodzi. I tam nam ładnie, no, tam nam ładnie zalega. Przez tą szczelinę, tu widzicie, jest duża szczelina, to nawet wyjdzie mały karaluch, a co dopiero woda. No oczywiście jest zabezpieczone też jakąś farbą reparaturki, to też nie ma stresu. Ja też zawsze pędzlem maluję jakimś epoksydem reparaturki od środka. Jak miał na wszystko pistolet wyciągać, myć, no to musiałby chyba tutaj jedna osoba pracować, tylko myć i rozbierać i skręcać te pistolety. No także widzicie, tutaj jest taka metoda na zakładkę od góry. I tutaj mamy po prostu no, taką dużą szparę. Jak to wygląda tej strony? Oczywiście woda zaczęła lecieć i tu już mamy mamy rdze. Woda sobie leciała od środka, ona się tam skraplała. I pod szpachlą. No zresztą widać, tu już widać ewidentnie. Wychodzi rdza i podejrzewam, że też nie było tu za dużo no, dane tych spawów, bo są pęknięcia. Są pęknięcia, a tutaj gdzie jest nasza listwa i chodzą drzwi, tu już w ogóle mamy o, popękane. Pomimo, że dana była nowa reparaturka. A tak to wszystko... o, tak to wszystko pogniło. Czyli co? No, nie za bardzo jest taki sposób urobienia dobry, bo... Szlak może trafić, no chyba, że tam byście może wlali jakiegoś płynu, ale z, konserwującego, no ale z drugiej strony to 5 cm zakładki, to jest przesada. No, tutaj mamy jeszcze jakąś naprawę, o, to jest chyba czwarta naprawa. Po prostu wstawiany kawałek łatki, to chyba też na szybciora było robione. No jest nakładeczka, jest pospawane, trochę poszlifowane. Tu chyba nawet jest, no jakąś farbą. Jakąś farbą pozabezpieczane, tutaj widzicie szpachla była to zeszlifowane. Taka szybka łatka, tu też no, nie ma co powiedzieć, nie ma co tu się... Powiem szczerze, no tak doczepić, no to była szybka jakaś pewnie robótka. Taka szybka, że o tu na przykład zamiast zrobić to, to wewnętrzne te, to dali tak zwaną pianę. No dobra, to tak by to wyglądało. Czyli... O, nowa reparaturka. Już dziury na wylot. Znaczy nowa, nie wiem ile ona może być, no, ale no było robione. Także widzicie, no nie powinno tak, właściwie mówię, że to chyba 2 albo 3 lata, no to troszeczkę, jak na 2 lata, żeby takie dziury były, to trochę za dużo. Dobra, czyli już wiecie, wiecie, że no sami musicie sobie wnioski wyciągnąć, no po prostu sami musicie sobie wyciągnąć wnioski. Tutaj, tutaj też było robione. Tutaj była wstawiana blacha, taka mała reparaturka, widzicie, jest... Tu mamy co? Rdze. No i też jest zalany chyba olejem albo jakimś też woskiem. No jako tako to się trzyma, ale też nie jest jakoś tam za idealne. Tutaj widzicie jakaś kombinacja, zawiasy, a ja będę się teraz z tym bawić. Jakoś elektrodą chyba było spawane. Boże, kochany. No ale nic. No co, tutaj...
Tutaj nie widzę, żeby coś pękała szpachla i nic, co widocznie było dobrze pospawane, tylko ten narożnik. A czekajcie, bo chyba za bardzo się podnieciłem. No, tradycyjnie szpachla na gołą blachę. I to są efekty, tylko tutaj wiadomo, rdza idzie od dołu i po prostu od dołu to wszystko trafia szlak. Czyli już wiecie, jak, że trzeba dawać epoksyd. Teraz przejdziemy do naprawy, do ostatniej tutaj, można powiedzieć takiej najlepiej zrobionej. Tutaj mamy coś takiego, już wam pokazuję. Tu było, trochę oddalej. Tu też był wymieniany bok. Tamten jest oryginalny, ale to między kołami było robione. Tutaj było zrobione to tak, widzicie, mamy oryginalną blachę, nie? Tutaj jest zrobiona taka, nazwijmy to zakładka. Zakładka, czyli ja już wam pokazuję, tutaj było po prostu podgięte. Tak z 2-3 mm, na to była założona blacha. No i była poheftowana. I tak, żeby to było mniej więcej równo, widzicie, tutaj jest między tym szpachla. Jest dana szpachla. No, to jest po całej długości. Jest dana szpachla, tutaj nie szlifowałem, ale nie widać tutaj nigdzie żadnych pęknięć. Ale powiem wam szczerze, to jest takie 2 cm. To jest dobre spawanie. To też jest taki, jak to się mówi, trend, żeby wszystko musi być spawane, wiecie, tu musi być tak pięknie wyspawane, żeby nie było widać, cała blaszka, tu wszystko musi być tak zespawane, żeby, po prostu sam metal, nie? Że nie można zostawiać takich, powiedzmy to, spawania punktowego, musi być wszystko jednym, tak pospawane idealnie. Wiadomo, że to jest piękne, ale to też niekoniecznie, na przykład zobaczcie, tutaj już wyciąłem wam, taki zrobiłem przekrój poprzeczny. Góra to jest oryginalna blacha. Tutaj widzicie, mamy nasze zgrzewy, czy tam spawy. No tak to wygląda. Tutaj ja używam tego felcarki, no ale jak ktoś nie ma, to też od biedy może tak podgiąć. Patrzcie, tutaj nie ma w ogóle pod spodem rdzy. No i też mało, tu gdzie były te hefty, widzicie, tu się pokazuje taka minimalna rdza. Tutaj gdzie jest nasze, gdzie przepalona została farba. Ale też nie ma jej dużo przepalonej. A żeby było to robione dość dawno, to idźmy dalej sobie. I tutaj nie było niczym zabezpieczone. To jest ocynk. Tu robiłem testy z pawarką. Widzicie takie białe obwódki. To jest ewidentnie ocynk. O, tu już szlifowałem. Przechodzimy dalej. Patrzcie, to jest chiński ocynk. O, i to jest dół naszej reparaturki. Czyli co? Blachy muszą być zawsze czymś pomalowane. Epoksydem. Nie macie epoksydu, to chociaż weźcie jakiś unikor i o Jezu, jak to się nazywa? Chlorokauczuk. Chlorokauczukiem chociaż sobie pomalujcie środki tych reparatur. Chlorokauczuk jest bardzo dobry na właśnie, jest chemicznie, bardzo chemicznie wytrzymały na jakieś sole, takie różne związki, jakieś związki chemiczne, jest chemicznie bardzo wytrzymały, prawie jak epoksyd. Czyli chlorokauczukiem w środek możecie sobie reparaturki też wymalować i na pewno wytrzymają. Tutaj nie było niczym zakonserwowane, nie było dane żadnego wosku. Patrzcie, jak to zgniło. Również te reparaturki były dane na stare. To są oryginalne progi wewnętrzne. I to widać. Po tych progach widzę, że po prostu one może były troszeczkę w lepszym stanie. Ale to było tylko tak, wiecie, przyheftowane od dołu. I ta rdza sobie przeszła. I ona sobie ładnie od dołu szła. Czyli nauka jaka? Ale teraz spójrzcie na to. O, tutaj nie ma rdzy. I pomimo braku jakiejkolwiek konserwacji, tak naprawdę tutaj nie ma, nie ma rdzy, nie ma się tak naprawdę, jeżeli ktoś by tak, nie ma się do czego przyczepić. Można się przyczepić jedynie do tego, że troszeczkę są za rzadko te spawy. Tak, jeszcze jakby tak jeden dać między nimi, to było wszystko dobrze, trochę byłoby to mocniejsze, no i szpachla by nie pękała. I ja, jakbym tutaj robił, jeszcze wam pokażę, rozszlifowałem trochę tą szpachlę, tak szlifierą. I widzimy, że nie ma danej żadnego tej podkładu epoksydowego na gołą blachę, czyli była dawana szpachla na gołą blachę.
Co oczywiście w tym momencie akurat no, nie spowodowało wyjścia żadnej korozji. Ale wiecie, lepiej dać ten epoksy dla świętego spokoju. I tutaj zamiast takiej szpachli, to jest szpacha taka wypełniająca. Wiecie, ona jest taka miękka i ma bardzo małą wytrzymałość. Lepiej dać tą zieloną szpachlę z włóknem. Ona tutaj wypełni, już wam pokazuję. Ja też jak robię felce, to wiadomo, czasem taki dołek zostaje tutaj, nie od felca, bo też tak idealnie, no nie zawsze wychodzi tak idealnie, że felc pokryje się z blachą, zawsze zostaje właśnie taki no milimetr, dwa czasem takiego dołka. I ta szpachla, i lepiej tutaj zawsze użyć szpachli tej zielonej. Przedtem to wszystko zaepoksydować. Jest zawsze większa szansa, że rdza tak szybko nie wróci. No, widzimy dalej jak to wygląda. Tutaj wszystko, no dół praktycznie jest cały. No jest cały zgnity. Czyli to, no i to jest też nauka dla mnie, żeby też widzicie, no nie ma co oszczędzać na epoksydzie, żeby raz sobie zrobić szpachelkę tą zieloną i potem dać na to jeszcze raz epoksyd. Tutaj mamy, no widzę tak, szpachla, potem był podkład i potem było pomalowane na ten buraczkowy kolor. Potem jeszcze raz ktoś malował, dawał trochę podkładu i jeszcze raz było malowane, czyli był dwa razy malowany. No ale widzicie, tak to, no, tak to właśnie wygląda. No, myślę, że to był bardzo dobry poradnik. Widzicie, jak się robi, jak można, jakie kroki można przedsięwziąć, żeby było dobrze. Czyli najważniejsze, konserwacja, epoksyd. No i jeżeli spawacie, to naprawdę zróbcie te zakładki do dołu. Bo widzicie, jak woda nawet jakaś się zbierze, to ona sobie skapnie. Na dole mamy taki kapinosek i ona sobie poleci do dołu. Ale dół musi być naprawdę zakonserwowany, bo patrzcie, jaka jest różnica między tutaj dołem, a tu mamy parę centymetrów, a tu mamy ładną blaszkę. No, także mam nadzieję, że to wam trochę pomogło, to wszystko rozjaśniło. No, sprawy jak to robić, jak co, jak mniej więcej, no jak to zrobić, żeby to jak najdłużej wytrzymało, bo to nie chodzi, żeby było piękne, tylko żeby jak najdłużej ta rdza była trzymana w ryzach. Dobra, ja tu się za dużo nagadałem, ale trochę wam pokazałem. Dla mnie też jest tutaj nauka, z tego płynie dobra, żeby wiecie, no jak już nie spawamy tego tak ciągle, żeby było pięknie, to chociaż jak robimy takie powiedzmy punktowe spawy, to żeby były gęste. Żeby były gęste, co najmniej chociaż pół centymetra jeden od drugiego, tak żeby to się trzymało. No i oczywiście konserwacja. Dobra, nie chcę się powtarzać 10 razy. Mam nadzieję, że ten filmik był dla was pomocny. Trzymajcie się, a ja korzystając, że mam piękną pogodę, to chyba sobie te drzwi wszystkie podemontuję, wyjdę na dwór i sobie będę działał z drzwiami. Trzymajcie się.